Piotr Krajewski. Cześć, Aleksander Osmałek. Cześć. Jak to jest, że wbijasz na zawody, na które nie jesteś zaproszony? Znalazłem sposób i organizatorzy go nienawidzą. <grymne> <grymne> Poznaliśmy się tak. Oficjalnie może trochę więcej czasu ze sobą spędziliśmy w 2016 roku na Crankworx Whistler, Joyride Crankworx Whistler i tam wbiłeś się na tor Crankworksowy, przejechałeś sobie go z bomby za Szymonem, okay, getting dostałeś GoPro, żeby zrobić GoPro Course Preview ze Szymonem, albo z kimś chyba miałeś dwie GoPro'ówki z przodu, z tyłu. No, to była kamera 360 i to był taki kas motocyklowy i nikt z zawodników go nie chciał wziąć. I wziął jeden zawodnik, który nie był zawodnikiem, i jeszcze trafiłeś na, okładkę, na re, okładkę z relacji zawodów na YouTubie. Signature Series. Tak. Myślę, że znalazłem się we właściwym miejscu, we właściwym czasie z właściwymi ludźmi. I to chyba jest recepta na takie rzeczy. Tak. I to ja by, to nie jest to, że ja się śmieję, że ty się wbijasz nielegalnie na zawody, ale to pokazuje, jakim rajderem jesteś. Że jesteś w stanie wejść z, i z bomby przejechać jeden z trudniejszych torów slopestyle'owych. To samo zrobiłeś na Audi Nines, czyli Audi Nines to są zawody dla zaproszonych zawodników w Niemczech, z mega trudnym torem też. I wbiłeś tam na fullu i przejechałeś z bomby cały, cały freeride'owy tor, gdzie większość zawodników się męczyła. Znaczy nie za pierwszym razem, nie za, pierwszym? za drugim, bo za pierwszym Szymon mi powiedział, że, że bym nie hamował. I przeleciałem o jakieś 3 metry, tą pierwszą największą hopę. Tak. Więc za drugim. Za drugim. No ale już ładowałeś flipy tam. Yy, w no, drugim przejeździe. Nie, nie to robiłem yy, troszeczkę inaczej, robiłem nie w, w salto, robiłem jedno, ale po pięciu dniach niejeżdżenia. Kiedy dostaliśmy od organizatora Zielone Światło, że już jakby jest pojwęcie, mogę sobie nagrać. Ja w drugim przejeździe, nie jeżdżąc tej trasy przez pięć dni, a wcześniej jeżdżąc ją cztery razy, a wtedy nagrywaliśmy już odcinek yy, dla Blizy. MTB Insights, tak. więc stwierdziłem, że od razu już pociągnę salto. No tam był problem taki, że trzeba było dobrze wejść w lądowanie, ja o tym zapomniałem, no i nie dokręciłem przed nim kołem, wywróciłem się, wstałem, przeprosiłem organizatora i, i poszedłem generalnie. No ale to jest właśnie dlaczego riderzy z Polski mają taki problem się wybić, bo to pokazuje to, na jakim ty jesteś poziomie że jesteś w stanie naprawdę fajnie jeździć i mieliśmy mistrzem Polski w dircie, i dalej gdzieś nie udało ci się jakby przeskoczyć na ten level światowy, i zastanawiam się dlaczego. Wiesz co, jakby odpowiadając na pierwszą część pytania, ja się też zastanawiałem nad tym, kto dostaje się na takie zawody. Co trzeba mieć i poziom sportowy to nie jest wszystko. Wydaje mi się, że musisz być po pierwsze trochę czyimś kolegą. Jakby jeździć z kimś, no tak, to no, jest. Dobry, tak. bo, no bo tak po prostu jest. To nie jest tak, że o on dobrze jeździ, to go weźmiemy, zobaczymy, bo on ma jakiś tam partnerów, z kimś współpracuje, jest w czymś Timie, więc tu będzie można się dogadać. Nie chcę generalizować, bo to nie zawsze tak wygląda, tak? To nie jest tak, że wszędzie jest tylko biznes, ale umówmy się, że tak trochę jest. Więc jeżeli zapraszasz zawodnika znikąd nagle na wydarzenie i nie, nie znasz go, nikt go nie zna i nagle ma wystartować. To, to nie do końca tak, yy, tak działa, więc myślę, że po jednej stronie to jest ten gdzieś tam etap. Raz, yy, yy, jakby ja, raz startowałem w wystartowałem w konkursie filmowym na Audi Nines, ale niestety tak się złożyło, że jak nagrałem całkiem dobry edit, to tam dwa miesiące, nie, no miesiąc przed wydarzeniem się rozwaliłem, więc, yy, więc jakby nigdy nie udało mi się. W tutaj... którym yy, yy. to było jeszcze tam w Liwinie? Yy, tak, tak, to były jakby ostatnie, to były ostatnie, ostatnie zawody w Liwinio. Jeżeli jakby chodzi o sam poziom sportowy, to tak naprawdę jakby ten poziom jazdy, który ja teraz reprezentuję, on cały czas rośnie przez to, że szkole. Mhm. A wcześniej też to wynikało trochę tak, że. Mocno wystrzeliłem. Jak zaczynałem jeździć, no to mocno wystrzeliłem. To jest ta historia Twipa, jako jeden, nie pierwszy, ale jeden z pierwszych już byłem w stanie robić po prostu, go wcześniej, jakby w każdym miejscu. Dopracowałem kilka sztuczek, które byłem w stanie zrobić wszędzie. Jakby to do tego etapu doszedłem teraz, że mam tą jakby zestaw swoich sztuczek, które robię po prostu wszędzie. Nie ma znaczenia, jak duża jest przeszkoda, jak trudna, ja i tak już jakby tam to zrobię, bo mhm. no to mam gdzieś tam te wyjeżdżone godziny. Ale w pewnym momencie wyszło tak, że do mam jakieś tam problemy z kręgosłupem. No generalnie miałem tak, że, że, że wtedy uważałem, jak, jak w sumie sporo osób, że sport freestyle to jest sport dla świrów, i jak ty robisz sorę na rowerze, to już jesteś takim kozakiem, że nie musisz myśleć o niczym innym. To znaczy, wiesz, żadnego przygotowania, żadnego przygotowania, żadnej diety, niczego. Tylko wchodzę na rower, robię salto i to jest wszystko. I w pewnym momencie się odbiłem, że jeżdżąc na sztywniaku, moje plecy odmawiają posłuszeństwa I, i tam chodziłem po lekarzach takich powiedzmy starej daty gdzieś tam, którzy mówili, że tutaj zacytuję, że jeszcze trochę i nie ogarnę, kiedy załatwi się pod siebie, więc jakby wiesz, jesteś młodym zawodnikiem, który ma miesiąc, ma, ma rok przerwy, powiedzmy. I nagle dochodzi do sytuacji, kiedy słyszysz takie rzeczy, jest takie hmm. To ja nie wiem, czy będę jeździł na tym rowerze, więc wiesz, rok konsekwentnej pracy, yy, treningu, przygotowania jakby mentalnego, żeby jeździć dalej, przesiadka się na, na fula i nagle zacząłem sobie zdawać sprawę, poziom sportowy idzie bardzo do góry. I ja nie chcę ryzykować ucząc się nowych rzeczy, szczególnie też, że wtedy pojawił się Szymon i Dawid, którzy... który to było roku. Ja się przesiadłem na fularz. Sz na Szajna sz 6 lat temu. Niebieskiego, błękitnego. Tak, tak, tak. tak. 6, 6 albo 7 lat temu tak mi się wydaje. Czyli to mamy jakiś 2000... W 2014 zdobyłem Mistrza Polski. To po zdobyciu Mistrza Polski kolejny sezon to jest 2000 przełom 2015-2016 roku. I, I wtedy miałem tak Mocne zastopowanie, też jakby gdzieś tam jakieś rozkminy w głowie, jak dalej pójść, i potem zdałem sobie sprawę, że mogę dalej jeździć na rowerze, a nie muszę próbować zrobić podwójnego salta z barspinem, przykładowo, nie? Mhm. jakkolwiek abstrakcji nie zrozumiałem. I to jeszcze tak nie rosło, powiedzmy, tak mocno, ale już zacząłem zdawać, że tu możemy robić filmy, tu możemy nagrywać sesje. Przy okazji też nie wpadłem na sam, na, na jakby, pomysł szkoleń. Tu dziękuję, cały czas niestety zapominam jak ta dziewczyna miała na imię, ale chyba Aleksandra napisała do mnie kiedyś, czy znam kogoś, kto mógł ją nauczyć jeździć na pump traku. Zastanowiłem się i stwierdziłem, kurczę, to chyba jestem ja. <grym> I jakby, od, jakby tam, wiesz, zrobiliśmy jedną sesję, no i od tego to poszło, tak, jakby zacząłem gdzieś tam działać. No i w sumie jestem w tym momencie, gdzie jestem teraz i no, nie mogę narzekać. To jesteś zadowolony z jak miał, jaki miałeś przebieg swojej kariery? No bo to była inna trochę kariera, eee... tak? Bo gdzieś odpuściłeś zawody, karierę sportowca, sportowca, ale zostałeś przy rowerach, przy tym takim korze, tak to się głupio nazywa. Czy też tutaj myślę, że nie z tej perspektywy czasu miejsca, w którym się znajduję teraz, mogę. Yy, powiedzieć, że niestety, jak właśnie powiedziałem wcześniej z tym freestylem, że jesteś kozakiem i tak no. dalej, to za dużo imprez było w tym wszystkim. Ja miałem, byłem na radarze Red Bulla yy, polskiego, ale niestety powiedzmy, że trochę przespałem ten okres i, i gdzieś tam kilka rzeczy zawaliłem i jakby to już nie poszło dalej. Yy, I jakby z tej perspektywy teraz jak sobie o tym myślę, to, no to było słabe po prostu, ale z drugiej strony no, Wtedy wiesz, sport był zupełnie inny, był. bo nie, jakby tak jak mówię, to nie był tak. Ba, było, było bardzo mało sportowców w tym wszystkim. Na tej zasadzie, że my wiesz, wychodziliśmy na rower, jeździliśmy całe dnie, ale na przykład w jeżdżeniu całym dnie, mało kto myślał, żeby pić wodę, żeby dobrze się odżywiać, tylko wychodziłeś na rower, jeździłeś cały dzień, a potem. Gdzieś tam, wiesz, te 16, 17, no 17 lat, powiedzmy 16-17, potem jakieś piwko wleciało, bo jest fajnie, potem jeszcze nocny street, mało no snu i, i tak kolejny dzień. I nie było w tym planu, że dzisiaj nauczy się tej sztuczki, potem tamtej, tylko jeździmy na rowerze, zobaczymy, co, co, co z tego wyniknie. No i jakby wynikiem tego były gdzieś tam te po drodze kontuzje. No i jakby z tej perspektywy myślę, że czy jestem zadowolony? Myślę, że jak najbardziej. Wiesz, też w międzyczasie już później pracowałem też w Red Bullu jako ambasador Marki. Później próbowałem dostać się do biura, do działu sportowego. Nie udało mi się, bo, bo, bo gdzieś tam moje roztrzepanie troszeczkę też było za duże. Z drugiej strony, dziękuję, że tak się stało, no bo poszedłem inną drogę. Nie, zacząłem rozwijać kazurę z całą ekipą. Założyliśmy stowarzyszenie, zaraz, do tego wróciłem e, szkolenia i, i jakby nagle jestem w takim momencie, że jakby dużo osób się mnie pyta, co ja, co ja robię, czym ja się zajmuję? Poza oczywiście szkoleniami, no to jest to takie. Kom bycie kompleksowym ambasadorem powiedzmy kolarstwa grawitacyjnego czyli kolarstwa e, takiego freestyle'owo górsko, tu ciężko o nie ale tak, tak, tak to widzę mniej więcej. Pięknie. znaczy no, To fajnie brzmi to jak z szachem, że też nie wiadomo czym szachu się zajmuje, a zawsze jest przy rowerach. Nie? I tak samo jest właśnie z tobą, że ty jesteś riderem, robisz kanał na YouTubie, robisz szkolenia, jeździsz i w sumie wygrywałeś do niedawna wszystkie zawody, a tak naprawdę jak ktoś z boku na to patrzył, to nie widział cię jako, że o to jest Piotr Krajowski, super rowerzysta, i on robi takie fajne rzeczy, tylko ty coś innego całkowicie robisz i, i odnalazłeś się w tym bardzo fajnie. I teraz wracając do Kazury, to Kazura z jedną z najstarszych miejscówek w Warszawie chyba, albo najdłużej działającą taką. Mm, tu nie będę wchodził w jakby naj No 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 bo to tego, też ciężko zmierzyć, ale, ale jak ale... mi chodzi, że ja całe życie jak długo jeżdżę na rowerze, to zawsze słyszałem Kazurę i Kazura zawsze była. No Kazura w tym momencie ma dwu... chyba jak się nie pomylę 22 rok y... istnienia. Mhm. Mm, na początku gdzieś tam była grupa to zaj... była to grupa Zajewkowiczów, którzy stworzyli z samej góry tor do ścigania się forklasowy, no bo jakby to była Powiedzmy taka początki, czyli wyścigi, tak? Trzeba jechać jak najszybciej, jakieś tam później do, Zawsze do... śmieliśmy, jak zaczynaliśmy jeździć na rowerach, skakać, to nie wiedzieliśmy, jak to się nazywa. Mówiliśmy dual, tak dual, mówiliśmy street, dual, dual, dual wszyscy dual. zawsze mówili, no stąd tak, to się wzięło byli, też. Bo jedziemy. te rowery były bardzo podobne, że się miało wiesz, niskie MTB-ramy z siodełkiem i to wszyscy na dual. kierownice. Też, no. Więc tak, tak. 20 lat tak w dużym skrócie, no to na początku były wyścigi, potem zostały dołączone do tego bardzo pionowe chopy dirtowe na dole. No, i tak naprawdę, no to był taki sport problematyczny pod tym względem, że z tego, co się dowiadywałem i słyszałem z opowieści, to nie było sprzętu, generalnie. Więc jakby, jak już ktoś jeździł, zdobył jakoś ten sprzęt, no to dalej było to bardzo wąskie grono osób, powiedzmy, aż do momentu, w którym gdzieś. 7 lat temu stwierdziliśmy, dzięki jednemu z naszych partnerów sklepowi Airbike, że zbudujemy pamtrak ziemny. I to był taki pierwszy krok, żeby stworzyć miejsce dla osób, które chcą zacząć, żeby były w stanie cokolwiek spróbować jeździć. No i jak ten pamtrak wystrzelił bardzo fajnie, zbudowaliśmy później hopy treningowe, takie malutkie. No i jakby od tego czasu, czyli od tych powiedzmy 6 lat z, staramy się dobudowywać nowe elementy, żeby jak najwięcej osób mogło No i oczywiście skorzystać. To musi być wszystko legalne w dzisiejszych czasach. Albo półlegalne. Jeżeli chodzi o temat legalności kazury, to pewnie strachem napiszemy kiedyś o tym książkę. No tak. Jak prowadzić spot powiedzmy, do it yourself na swoim terenie, na terenie, którym z jednej strony są hopy, ale tak naprawdę zgodę. Na papierze mamy na to, żeby postawić tablicę informacyjną i e, informację o tym, żeby jeździć w kasku, a jeżeli chodzi o hopy, no to są i, i jakby i są. I, I jakby nie wchodzimy bardziej w szczegóły, e, lokalne władze, czyli zarząd Zieleni Warszawskiej, zarząd Zieleni Miejskiej w Warszawie, plus Ur, urząd dzielnicy Ursynów. Wiedzą, że działamy, wiedzą, że jesteśmy zorganizowaną grupą, która fajnie zarządza tym terenem, więc staramy się wspierać, tak żeby fajnie to wszystko grało. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o kwestie jakiejś tam legalności, w cudzysłowie, w cudzysłowie tutaj terenów, to niestety w Polsce jest taki problem, że jak ktoś chce się legalizować, to na ogół łatwiej jest zniszczyć i potem zacząć rozmowy i zobaczyć, co będzie, niżeli, mhm. e, niżeli od razu zatwierdzić, tak, bo to jest tak, problematyczne. Tak. Więc jakby my teraz też w ogóle w każdym razie mamy taki temat, że teren został objęty dotacją z Unii Europejskiej i jest to super wiadomość, ale z drugiej strony m, ma to swoje wytyczne, to znaczy nie może być komercyjnej dzierżawy terenu, więc nawet logotyp stowarzyszenia nie może się na nim oficjalnie pojawić. Też nie, chciałem oświetlić Pump track, chciałem dobudować drugi pump track. oczywiście nie ja sam, tylko w ramach budżetu. Mm -hmm. Ten to jest tam już. Tak jest, to nie może być, bo jest nie może być zewnętrznego źródła finansowania. I, I jakby wiesz, logicznie przykre, wydawałoby faktycznie. się, że z, z, zrobimy, znajdą się pieniądze, na to nie będzie problemu i miejsce będzie się dalej rozwijało, ale przez jakieś takie powiedzmy aspekty biurokratyczno-prawne no nie może to iść do przodu. No niestety, no jakby poczekamy, aż okres pięciu lat się skończy i będziemy działać dalej. No. Nie, ale ja, pięknie ja lubię właśnie patrzeć na kazurę, jak to się rozwija i ja nakazuję się przyznam błędko raz. Bo zawsze miałem nie po drodze jakoś do tej Warszawy, tylko na jakąś robotę, a nigdy na rower, ale jak byłem raz, to naprawdę byłem mega zaskoczony pozytywnie, ile tego tam jest. Znaczy, wiesz, bo tego wiesz, nawet nie było widać na różnych wiesz, filmach i tak dalej, bo każdy ma tam swoje miejsce. Tak naprawdę mówię właśnie jest spam bo wiadomo, są małe hopki, które ja widzę u ciebie na szkoleniach, są duże hopki. Z drugiej strony góry jest tor taki wiesz, większy i na szczycie. I jak ja zobaczyłem, ile tego tam jest upchnięte, to ja naprawdę byłem bardzo pozytywnie zaskoczony. No myślę, że wszystkie, jak kiedyś jakby liczyłem sobie, ile mamy pojedynczych przeszkód wybić lądowań, wszystkich elementów, które trzeba po deszczach, teraz już przykrywamy większość rzeczy, ale e, trzeba naprawić, to myślę, że spokojnie 150 wybić lądowań, które ktoś musi zgrabić, poprawić, ogarnąć, po zimie zbudować na nowo. To dużo ludzi też kopie, nie? Bardzo dużo. To jest bardzo też, też fajne, że, że każdy wiesz przyjdzie, z że to nie jest tak, nie, nie możesz kopać, to jest nasz tor, do widzenia, tylko każdy może gdzieś tam swoje to miejsce to znaleźć, tą swoją dziurkę i coś tam kopać w ramach na pewno to ma jakieś zasady, nie? Znaczy właśnie to jest trochę tak, że jest powiedzmy w cudzysłowie kilku strażników danej strefy, czyli mhm. jak na przykład mamy Alina, no to wcześniej był Dawid, który też działał bardzo długo, ale już powiedzmy 20... Trzy lata na łopacie stwierdził, że będzie jeździł, ale już mniej działał, więc przejął to Tomasz, um, który zarządza tym terenem. Więc, jeżeli ktoś chce na strefie alainowej, bilajnowej, czyli północnej stronie, no wschodniej stronie górki, no to jakby z nim konsultuje. Jeżeli chodzi o ogólny, powiedzmy, zamiast tego, co się wszystkiego dzieje na górce, przychodzi to przeze mnie. Jakby wszystko, co się dzieje, bo jeżeli ja o czymś nie wiem, a ja muszę później z kimś rozmawiać na ten temat, że coś takiego się dzieje, no to jest słabo. Więc, jakby powiedzmy, to nie jest tak, że ja jestem zarządcą, władcą tego wszystkiego, tylko chodzi o to, że jakby spajam to wszystko w jedną całość, <gry> tak. więc jeżeli ktoś chce... No struktura na z... musi jakaś być, żeby to działało. Jeżeli ktoś chce np. Na zbudować nagle jakieś hopy, a my mamy takie hopy w jednym miejscu, to lepiej to poprawić niż budować kolejne, bo ze 150 zrobi się 155, i im jest więcej, tym jest trudniej, trudniej po prostu to utrzymać. Nie? Na dole jest strefa dirtowa, którą zarządza Antek i Alex, powiedzmy, no i jeszcze gdzieś tam poszczególne elementy, które też powiedzmy przechodzą przeze mnie. No teraz zbudowaliśmy na nowo dropy treningowe, mhm. postawiliśmy nowe wybicia, Kosztowało ona 120 tysięcy. Ja na razie jestem głównym sponsorem tego. Gdzieś tam w międzyczasie ze składek i wszystkiego, jakby będę sobie wyrównywał, powiedzmy, te pieniądze, no ale jakby tak to. Działa, bez tego zawsze byłaby rozkmina, kurczę zbierzmy te pieniądze, zbudujemy je za rok. No, no niestety, jakby liczę się z tym, że czasami trzeba po prostu dołożyć swoich pieniędzy, potem za jakiś czas i gdzieś tam sobie wyrównać yy, i tyle. Tutaj z tej perspektywy jeszcze ci powiem, bo główny temat wiesz ogólnie zarządzania takim miejscem, organizowaniem zawodów jest taki, którą pamiętam ze swojej perspektywy jako zawodnika, to zawsze. Komuś coś nie będzie pasowało na zawodach i we wszystkim, nie? Że tor jest słaby, że no, nie ma czegoś marzy. dla zawodników, nie ma czegoś, nie ma czegoś. A jak my teraz nakazu, że robiliśmy imprezę tak naprawdę tylko ze wsparciem Red Bulla, bo stwierdziliśmy i tam sklepu, kazura shopu, że nie będziemy wchodzili w miliony partnerów, bo jest to na tyle miejsce zbudowane przez taką grzeszę osób, że jeżeli ktoś na przykład w cudzysłowie podrzuci rękawiczki, oczywiście tutaj nie obrażając nikogo, to to jest za mało, żeby mógł się reklamować, korzystając mhm. z takiego miejsca, żeby mieć szacunek do tego, że ludzie, że powiedzmy, tworzą to miejsce. Więc jakby działaliśmy tylko z pieniędzy, które zebraliśmy z opasek plus gdzieś tam środków własnych stowarzyszenia i mieliśmy do obdarowania chyba.

I wiesz, i każdemu musieliśmy coś dać, żeby nie było no tak. że dostaje, bo tam to nie było tak, że dostawali batona i nera. E, tylko wiesz, no tam były właśnie jakieś rękawiczki, jakieś takie rzeczy, które sami kupiliśmy. No i potem oczywiście tylko jedna grupa osób, która była niezadowolona to w na największej linii, że beznadziejnie prezenty i organizator przyciął. Wiesz, jakby <laughs> łatwo tak wiesz. Robią największe show w teorii, nie? No w teorii tak, ale z drugiej strony y... Nie, no ja to znam wiem jak Czyli znaczy, jakby jest. oni też ryzykują, więc to też I jest tak. z drugiej strony jasne. Tylko że dawaliśmy znać przed wydarzeniem, że jakby nagrody będą słabe, więc jakby żeby, bo będzie to po prostu tak fajna impreza, a nie jakby nie, nie impreza na nagrody. No i właśnie tak jak zawsze mówię, że jest problem z zawodami zawsze, zawsze że i ocenianie, i tory, i przeszkody, i nagrody, że naprawdę jest mega ciężko coś od zawodników dla zawodników zorganizować bez tyle różnych osób, że ciężko wszystkim dogodzić tak naprawdę. I w tym wszystkim robisz też szkolenia ja, tak jak rozmawialiśmy jakiś czas temu, jak wygląda szkolenie rowerowe, bo ja na przykład nie wyobrażam, znaczy, z jednej strony wyobrażam sobie, jak mi ktoś może pomóc, bo na przykład, jak jeździłem trochę więcej z Dawidem, to na przykład Dawid powiedział, a zrób to, spójrz tam, głowa tak. Jakieś takie po prostu rzucił kruczki i nagle mi się okazało, że nie wiem, że backflip się został łatwy, albo troszkę bokiem, albo coś. Że to było takie, wiesz, przy underdownie zawsze jest, nie? Że underdowna trzeba robić w opo, ściągnąć ręce z klamek, zablokować nogę i nagle samo się wchodzi, nie? Samo się robi, no. I, i, ale wiem, że ty też szkolisz od zera. Mm -hmm. Jak wygląda takie szkolenie od zera i jak to ma się na przykład? Czy ty możesz wyszkolić jakiegoś zaawansowanego zawodnika albo kogoś, kto już ma nawyki, nie wiem, od 20 lat jeżdżenia mm -hmm. na rowerze? To mnie zastanawia. Zanim przejdziemy do mm, samych podstaw, to ci podam historię Autentyk, która miała miejsce, bo Dawaj. dwa dni temu Dawid z, z Szymonem byli na kazurze. M, nagrywali tam reklamę dla Red Mobile. mobile. Ja w tle miałem jakby szkolenie, no bo jakby oni uczestniczyli, rozstawili się na początku byli na pantraku, potem rozstawili się na strefie dirtowej, no ale jak miałem umówionych kursantów, więc z nimi działałem w tle. I była taka sytuacja, że tłumaczyłem, jak jeździć slalomami między hopami, plus jeszcze dorzucać do tego manuale i skoki. Mhm. No i Dawid się tam w momencie przysłuchiwał. I tam tłumaczę, że tutaj spięty brzuch, brzuch cię prowadzi w daną stronę, to ci układa całe ciało i tak dalej. Dawid tak się patrzy: spięty brzuch? Ale jak to, nie? Yy, w sensie, ja mówię, no Dawid, jakby ty to robisz nawykowo i nie myślisz o tym, a ja muszę to komuś wytłumaczyć. I jakby do tego się to sprowadza, że mam już tyle wyrobionych godzin, że ja po dwóch kółkach jednej osoby na Pamtraku wiem, jak ona będzie skakała, wiem, że nie umie manuali, wiem, że ma problem z tym i tym. I to jest tak, że. To Pamtrak, to jest właśnie super, że. Pump... No znowu ci sobie ci przerwa ale jakby ja. Te Pamtrakiem mnie tak cieszą, że każdy może na tym pojeździć. Oczywiście dla. Pro riderów to jest nagle problem, bo dzieci jeżdżą i tak dalej, ale dla na przykład dziadków, rodzin, którzy w ogóle nie mieli styczności z taką formą kolarstwa śmiesznego, że każdy może sobie na to wejść. Tak, tak, no jakby to jest podstawa jakiejkolwiek jazdy i tak jak właśnie powiedziałem wcześniej, no i już dzięki temu, że zaczynamy na takim powiedzmy relatywnie łatwym torze, bo mało mam takich osób, które powiedzmy nie, nie, umieją, stoić, stać, przepraszam, nie umieją stać na rowerze, bo raczej powiedzmy zawsze ktoś do mnie przychodzi, no to jest w stanie zrobić te dwa kółka na pamtraku, utrzymując równowagę, ale jeżeli zdarzy się taka osoba, że w ogóle ledwo stoi, to idziemy sobie na płaski teren, uczymy się trzymać pozycji 10-15 minut i idziemy jeździć na na, na pump Ja przy swoich szkoleniach, zanim jakby powiem ci dokładnie jak to wygląda, jestem wychodzę z założenia, że najlepiej uczyć się już korzystając z jakiegoś terenu, żeby sprawdzać jak rower pracuje nie jestem fanem na przykład ustawiania slalomu na płaskim, jeżdżenia mhm. na pachołkach. Wiem, że to jest dobre ćwiczenie, ale ja jakby tego nie lubię. Ja wolę od razu kogoś postawić na bandzie, bo wtedy on czuje, że ten rower musi się dostosować do terenu i coś się zmienia. I na początku uczę takiej ogólnej pracy bal balansem, a dopiero później, po jakimś czasie jeździmy sobie takie płaskie, płaskie rzeczy. Standardowo wygląda tak. Zaczynamy, robimy dwa, trzy kółka na pamtraku Na początku ja wtedy widzę, jak ktoś jeździ. Jeździmy sobie w dwie strony. Jeżeli ktoś już okarnia, to na przykład dla dla trenowania balansu dorzucam ćwiczenie pedałowania do tyłu na, na bandach. To jest pierwszy test sprawdzający, czy ktoś jest w stanie pracować swoim ciałem. Potem przejeżdżamy sobie przez dużą pętlę bez odrywania się od ziemi, jeździmy po zakrętach, jeździmy szczytami zakrętów, żeby dalej trenować równowagę. Powiedzmy, to jest taka podstawa. Jak to mam ogarnięte, to idziemy na najmniejsze hopki. Tam uczymy się wyciskać, uczymy się robić manuale, uczymy się skakać. Jeżeli to jest ogarnięte, to uczymy się później jeździć slalomami między hopami. Bo na początku uczyłem ludzi jeździć manualami na wprost i skakać. I jakby to była mhm. podstawa i trenowaliśmy to dużo. Ale po tych sześciu latach szkolenia dałem sobie sprawę, że najlepszy jest po pierwsze trening taki zmiksowany, czyli robisz kilka takich rzeczy, potem przechodzisz do innych, a najlepiej uczyć się na przykład manuali i skakania, nie tylko na wprost, ale też na przykład jeżeli jedziesz slaomem, musisz wyskoczyć i jeszcze skierować rower do boku, bo to ci daje jakby cały czas wymusza na tobie skupienie. I jak jedziesz do bike parku, to nie będziesz miał na li w linii tak, jak na przykład na kasę, no już mamy cztery tak. chopy na wprost, tylko ta trasa będzie skręcać. I ja już widzę, na przykład teraz, jeżeli Cezary będzie to oglądał i cała ekipa moja young guns, kursantów, to pozdrawiam serdecznie, że jesteśmy w etapie, kiedy Cezary na pierwszych zajęciach nie odrywał się od ziemi, tam zaczął się odrywać na najmniejszych stolikach, minęły dwa lata. I ostatnio zaliczył drugą linię na Allajnie na Kazury, hopę, która ma chyba 8 metrów czy 7. I jakby wiesz, regularne spotkania. E, Myślę, że samemu mógłby sobie takie coś wypracować? Myślę, że nie. Bez w... dużo na przykład takich skateparkowych sezonowców my się tak śmialiśmy, że na przykład w pewnym momencie w tychach 13 osób jeździło na rowerach, na skateparku wszyscy tyle pomieli. Wiesz, co powiem ci, powiem ci, jakby różnica prowadzenia na przykład przeze mnie jest taka, że ograniczamy ryzyko upadku, bo przez to, że na przykład uczę skakać na boki, uczę pracy w jakimś takim manewrowaniem rowerem, no, no, no. to potem jak lecisz taką 8-metrową hopę i cię przykrzywi, bo się boisz, to wiesz jak masz się zachować, bo jakby jest, kojarzysz taki ruch, że może się na przykład tu cię przekrzywić, to na lądowaniu będziesz no krzywo, dużo takich, nie. więc finałem tego uratujesz się i najwyżej tylko podzeprzesz, a nie rozwalisz. I jakby myślę, że tutaj przede wszystkim każdemu polecam szkolenie rowerowe z ogarniętymi osobami, żeby Unikać, jakby nie stwarzać sobie szansy na błąd, po prostu, który wyeliminujesz. Ale też trzeba umieć upadać. Też nie wiem, znaczy, głupio to zawsze, że trzeba ileś razy się wywrócić, żeby się nauczyć, mhm. ale. Wiesz, na rowerze też trzeba było się wywrócić, nie? Żeby nie zrobić pacy, dzwona, yyy. tylko się wiesz, przeturlać, jakoś tak z głową się wywrócić. Tu jeszcze, nie? jakby najpierw zanim od od odpowiem no, Ci jasne. na to, to jeszcze wrócę do pytania, bo pytałeś się o to, jak jest, jeżeli ktoś jeździ, na przykład, 20 lat i ma stary No, nawyki. dokładnie. No tak jak ja, ja się czuję takim riderem no jak wiesz, że nie wiem, od 7 roku życia. I kurde, na wszystkich rowerach jeździłem, i teraz więcej. Na enduro się bawię, teraz na. No, wszystko po prostu, jak mi wejdzie jakiś rower w ręce, ja muszę po prostu wziąć, zacząć na nim skakać, bo się cały trzęsę. I jestem ciekaw, ile ja mam takich nawyków, które ty byś zauważył, bo ja jestem osobą, która widzi wszystkie błędy u innych, a nie widzę u, u siebie. Jak ja na przykład nagrywam z jakimś riderem, to nie mam mm, blokady, żeby powiedzieć: ty, słuchaj, ten table to był kurde, kibel niedociągnięty, weź to popraw, popraw nad garstek, czy coś. Ja widzę te wszystkie błędy u innych. Jak jeżdżę na rowerze, to też myślę o swoich błędach, ale na szczęście nikt mnie nie nagrywa i nikt mnie nie krytykuje, bo jeżdżę zazwyczaj chyba sam, więc tego nie widzę. Ale jestem ciekaw, ile u mnie takich właśnie badziewi się kryje, i to jest niesamowite. Więc odpowiadając na pierwszą część, jest tak, że już miałem kilka sytuacji, w których przychodzi do mnie osoba, która jeździ wiele, wiele lat. Mówi, że ma swoje nawyki i tak dalej, no ale przychodzi, bo chciałaby skakać coraz większe rzeczy, a ma problem, bo się blokuje. Ja mówię: Dobra, to idziemy na Pamtrak. Ale jak na Pamtrak? Ja chcę skakać 8-metrowych, idziemy na pump track, nie? Budujemy sobie przez kilka zajęć. To zależy, jak ktoś jakby ma, ma świadomość swojego ciała, ale powiedzmy, że od koło pięciu lekcji, czyli pięć godzin, jesteśmy w stanie już powoli ze mną i plus jeszcze dodatkowe prace domowe, jesteśmy w stanie powoli wycierać albo budować, Rozumienie, co, na co trzeba zwrócić uwagę. Nie? Tu skupienie na manualach, skupienie na szybkich manualach, transfery, operowanie nie rowerem, przede wszystkim poprawianie swojej pozycji. I po, po tak naprawdę, wiesz, po, to wszystko zależy od tego, ile ktoś będzie sam jeszcze trenował dodatkowo, ale jesteśmy w stanie naprawdę bardzo, bardzo dużo poprawić. Jeżeli na przykład ktoś ma taki nawyk, że bardzo mocno wchodzi na palce i gdzieś tam jest do przodu, no to możemy czasami kombinować, jeżeli już. Ciało jest tak, powiedzmy, wyuczone danej złej pozycji, no to na przykład możemy kombinować, dobra, wyższą kierownicę ogarniesz. Nie? Jakby już mechanicznie, powiedzmy, starasz sobie pozmienić, żebyś już nie tworzył, e, nie tworzył powiedzmy, tego złego e, nawyku, jakby ratował, mhm. ratował sytuację. <laughs> Odpowiadając na Twoje pytanie, y, 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 czy masz jakieś takie nawyki i tak dalej, najprostszym tematem, który często ma miejsce, to jak robisz manuala, to pytanie: Czy jak robisz na przykład manuala na hopie, to odskakujesz, czy kładziesz przednie koło bez odskakiwania? Ja się zawsze lubię tak i się wkleić. No właśnie, i teraz zobacz, że pod względem technicznym, szkoleniowo-technicznym samej zasady, to odskoczenie technicznie jest łatwiejsze niż położenie manuala. Mhm. Dlatego że. Trudniej jest ci ze spięcia ciała położyć przednie koło i jeszcze potem wycisnąć, bo to jest pozycja z przysiadu do większego no przysiadu. z tyłu i musisz dojść naprzód i go wcisnąć nogami. A jeżeli odskakujesz, to robisz tylko ruch ciała, jak w locie i lecisz dalej. I jakby dla niektórych, jakby jak już do mnie ktoś przychodzi, to mówię dobra, to fajnie, że odskakujesz, to teraz kilka razy nie odskakuj. Nie? I to są takie nawyki, które budują powiedzmy coraz świadomszą kontrolę. Nie? Ja czasami też może jestem takim e, technicznym terrorystą, bo daję takie różne rzeczy, na przykład jak e, czasami robienie manuali na odwrotnych korbach, jak jechanie na manualu, lekkim skręceniu kierownicy. Wiesz, to, to jest tak, że jak na przykład ktoś do mnie przychodzi i nie rozkminia jeszcze za mocno na zasadzie, że. Tu ogląda, nie wiem, Dawida, innych, ma, ma dużo kolegów, którzy jeżdżą i oni mają jakieś takie poziomy. Tylko na przykład ktoś jeździ z bratem i to jest jakby jego środowisko, i dopiero poznaje osobę na kazurze i ma tak zwaną czystą kartę. To jeżeli ja takiej osobie tłumaczę na przykład, że w tym momencie ma zrobić manuala i w trakcie manuala lekko skręcić kierownicę i wrócić dla trenowania balansu, to ta osoba nie myśli, znaczy ma zajawę, ale nie myśli o tym, że to jest tak, że uczyć się stylu, tylko jest dla niego kolejny etap kontroli, który za jakiś czas dopiero może sobie wykorzystywać i się bawić. Właśnie, bo to co mi to mi się właśnie ze stylem kojarzyło, nie? że ktoś właśnie manuala bokiem, albo wiesz, kieruje że to jest jakby ta... Ja nie wiem, rozmawiałem z Dawidem, czekałem na temat stylu, skąd się bierze styl i właśnie nam wynikło, że z takiego doświadczenia i z wielu lat jeżdżenia, że to po prostu to jest wyluska na rowerze. To jest umiejętność zrobienia tego, czego chcesz. jakby o. Świadomości siebie, świadomości swojej pozycji, świadomości czego co będzie dobrze e, wyglądało. Ja wczoraj jadąc tutaj do Katowic, słuchałem sobie podcastu, nie pamiętam jak się nazywał, Psychologii Sportu i jakby analizowania i wizualizowania rzeczy. Tylko to bardziej, jakby ci tam podchodziło po taki sport, taki też olimpijski, i tak dalej, mhm. żeby starać się poprawić swoje wyniki, jak trenować. Ale z drugiej strony, jak się zastanawiam, na przykład, jak skaczę na hopie i już wiem, że jest mało czasu i muszę zrobić jakąś sztuczkę, Mateusz wiem, że się dobrze ustawi, więc mniej więcej widzę jak on się ustawi, mniej więcej wiem, jaki kozacki kadr zrobi, to w tym momencie ja wiem mniej więcej, jak się wyciągnę, żeby to dobrze wyglądało. I to już myślę, że te kwestie stylowe... Czy, czy że Dawid jedzie i będzie gdzieś tam Gio czy Szymon, i tak dalej? Czy Dawid, czekaj. No to myślę, że to jest kwestia już takiej wizualizacji, świadomości tego, co, co będzie po prostu robił, jak to będzie wyglądało później. Ja na przykład właśnie z tą wizualizacją miałem kiedyś tak, jakbym mały i uczyłem się krankflipa. I ja na początku nauczyłem się flipa, że kopałem lewą nogą z tyłu w dół, bo było mi łatwiej. Nie umiem krankflipa. Nie umiesz krankflipa. A zawsze moim idolem był Iron Chase. Ja jest wszędzie ładował kręg flipy, i on zawsze tą prawą nogą sprzed, no jego lewą mu w gufi, ale przynajmniej że prawą kopał tak ładnie do tyłu. I mi się to przyśniło i nagle miałem tą pamięć mięśniową po tym śnie i tego samego dnia to zrobiłem z bomby. To było właśnie takie o wizualizacji triku. Tak samo, no, tak samo z barspinami było, że jak... Była jakaś większa przeszkoda, gdzie chciałem bara zrobić, i ja wiedziałem, że umiem tego barspina. Po prostu sobie się złapałem za siedełko, stałem na nogach na ziemi, rower w i kręciłem te barspiny, cyk, 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 cyk. I w końcu pojechałem i od razu zrobiłem. Jakby to jest ta, też taka wizualizacja, że to działa. Przy takich podstawowych trikach. ciekawe jak z tymi wiesz, takimi saltowymi jest. Wiesz co, ja, ja pamiętam cały czas, jak wyszedł taki. Nie wiem, czy pamiętasz amortyzator Agile od Rockshocka, był kiedyś taki. To był amortyzator Agile. Ar, 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 no, argyl, 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 taki, tak, taki morski, taki tak. z taką grafiką. To był fajną, pierwszy no? amortyzator, który był przeznaczony do Dirtu, powiedzmy, mhm. z jakby z zastosowania. Ja pamiętam, że wtedy chciałem zrobić sztuczkę Bara do Kankana. I wizualizowałem sobie, jak to zrobię. I ta wizualizacja już była tak mocna, że ja myślami byłem przy Kankanie, robiąc bara i wyglądało to mniej więcej tak, że wyszedłem, zakręciłem jakbym wiesz rosyjską ruletką kręcił i zostałem. Nie? I w tym momencie w ogóle siadłem po turecku na rowerze, mi się nic nie stało, staję, a tu tak, ten, ten amortyzator do dirtu, sterówka na bok, przesunięta do przodu, korana na dwie boki i połamane lagi. Nie? I odsyłamy na gwarancję, a yy, tam Gregorio chyba wtedy odpisuje, że czy użytkownik żyje. Nie? I nie uznali mi gwarancji, no bo bo bożył. Bo, 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 bo Więc jeżeli chodzi o te cięższe sztuczki, to myślę, że tu już jest jakby trening taki... Pamięć mięśniowa, nie? Znaczy pamięć mięśniowa to jest jedno, ale... orientacja strony... ciała w przestrzeni. Tak, 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 tak zdecydowanie, zdecydowanie. A jeszcze odpowiadając na Twoje pytanie wcześniej o tym, czy szkole osoby bardziej zaawansowane już na jakimś wysokim poziomie... No bo ktoś lepszy od Ciebie na przykład. Znaczy, tak. No, ciężko określić to jest lepszy znaczy, to jest wiesz, gorszy jak, nie, ale wiesz jakby myślę że jeżeli chodzi o jakieś takie sztuczki to jeszcze nie, nie spotkałem się ze sobą znaczy może jakby jeżeli ktoś wiesz bo to wszystko jest na tej zasadzie że jeżeli ktoś czuje że masz czymś problem i jakby akceptuje to to przychodzi do kogoś innego żeby mu pomógł rozwiązać problem a jeżeli jesteś na dobrym poziomie bardzo dobrym poziomie to nie pójdziesz do innego rajdera, zapytać się go jak jeździć, bo możesz się czuć, że, znaczy, to zależy wszystko od pokory, nie? I generalnie jest tak, że ja, ja nie nauczę kogoś jeździć dużo szybciej, bo ja sam jeżdżę, powiedzmy, szybko, ale nie najszybciej. Jest dużo osób, które jeżdżą szybciej, ale jeżeli chodzi o skakanie, to jest mało osób, które mają tyle wyjeżdżonych godzin i uczenia jak skakać, że naprawdę wielu osobom jestem w stanie pomóc, ale jakby wiesz, no w tej zasadzie, że no dobra, to przyjdę do kogoś na szkolenie, ale ze skakania już się ścigam i tak dalej, to nie, nie do końca, więc mam sporo dzieciaków, które na przykład na kazury, które już nie przyjdą do mnie na szkolenie typowo, wiesz, bo już jeżdżą duże rzeczy, e, więc to nie będzie takie typowe szkolenie, szkolenie, ale jest tak, że każdy, znaczy bardzo dużo osób, dzieciaków z kazury na którymś etapie dostało ode mnie kilka wskazówek, które potem przyczyniły się do tego, żeby jeździły lepiej i gdzieś tam uniknęły jakieś gleby. Czyli tu ktoś robi jakąś sztuczkę, to mu powiem dwa słowa, na co ma zwrócić uwagę. I jakby staram się gdzieś tam, jakby każdemu przekazywać swoją wiedzę w taki sposób, żeby gdzieś tam bezpiecznie się po prostu rozwijał i bardziej myślał o takich rzeczach, nie? No bo tak jak mówiłeś właśnie o dostawaniu się na duże zawody, że zawsze są koledzy kolegów. Ale ci koledzy kolegów zawsze się rozwijają, tak jak Francuzi. Jest ekipa Francuzów, przecież że non to nie jeżdżą razem. Włosi tak samo jeżdżą razem. Niemcy teraz tak samo jeżdżą razem i widać, że to są takie grupki, albo Szwedzi nie, że Szwedzi zawsze są stylowi i oni jeżdżą razem i widzą po sobie i sami się nakręcają nie I, i to też działa jakby w formie takiego wspólnego treningu, że wiesz wyłapują sobie te błędy albo może nawet nie wyłapują słownie, ale jak jedziesz za kimś, ja na przykład zaczynałem jeździć enduro, jeździłem za kimś szybszym, za Dawidem. To nagle się okazało, że też mogę jeździć szybko, nie? Bo, bo widzę, okej, okay, to tu banda tutaj, tu zgięcie. Widzę, widziałem, patrzyłem po prostu dokładnie, co on robi, czyli jak zaczekałem, byliśmy teraz na nagrywkach. To ja nie jeździłem, wiesz, rok na enduro, wsiadłem na... i przeleciałem wszystkie hopy, bo widziałem dokładnie to, co on robi, nie? że to działa takie. Ja mam tak z Jankiem, jak jedziemy sobie w teren, to ja Janek siedzi dużo w górach, mega ogarnia, więc jak, jak, ja się uczę od niego, jak, jak, jak dobierać linię, jak zwracać na to uwagę. Nie tylko, żeby skakać wszędzie, bo to też był mój problem, że jechałem w górę i wszędzie hop, hop, tylko hop, będę skakał. Wszędzie hop, hop. tylko skacze, nie? A, jakby, a tu możesz przejechać, tu masz gdzieś tam inna perspektywa. No, o co o, czasami o co innego chodzi, żeby też bawić się, bawić się w tym terenie i rzeczywiście też samemu uczyć się i dalej rozwijać, niekoniecznie, żeby to zrobić potrójnego barspina, tylko żeby sobie fajniej przejechać ten element, że już nie tylko jakby sztuczki. Znaczy, ja też jestem po tylu latach trochę wybredny. To znaczy, że jeżeli miałbym skakać na dwóch hopach, to na przykład wolę pojechać gdzieś indziej i... Oczywiście, jeżeli byłyby to dwie olbrzymie hopy, to tak, ale jeżeli mam mieć na przykład dwie jakieś hopy na jakimś podwórku, to mam większą zajawę, żeby pojechać dużo dalej i pojeździć w górach na przykład. Nie, już, ja bo swoje nie, wyjeździłem. Nie? Ja mam nie niedosyt jeżdżenia na rowerze, a idę dobrze. No, ale to myślę że, myślę, że każdy, który, każda osoba, która dużo pracuje, realizuje jakichś fajnych, zajewkowych rzeczy i patrzysz na to, jak ludzie jeżdżą na rowerze, i w tym momencie no, nie, nie do końca możesz, bo to jest Twoja tak, praca. No. Ja też powoli zaczynam tak działać, bo tutaj staram się więcej kręcić, więc też już schodzę do tego etapu, że jeżdżę, jeżdżę, jeżdżę ale dobra, teraz schodzę z roweru, bo teraz trzeba coś nagrać, ponagrywać innych i, i jakby skupić się na tym i nie ryzykować. Tak? No, to, to boli. Boli, boli, ale wracając, właśnie dobrze to poruszyłeś. Zostałeś, ja nienawidzę tego określenia, youtuberem. Zaczynałeś robić filmy na YouTube. Pamiętam jeszcze jak ja Ci pomagałem. Powiedziałem parę czułeś. właśnie trików przy montażu, tak jak Ty przy rowerze, no to ja przy montażu mam nadzieję, że też Ci pomogły, ale zostałeś youtuberem, bo chciałeś, bo czułeś presję albo potrzebę, czy po prostu skąd to się wzięło, bo to też nie jest tak, że za zacząć gadać przed kamerą, że to jest takie fajne i szczególnie jak siedzi na rowerze i zaczynać dużo wcześniej, bo to 2016 rok, chyba gdzieś w to okolice To też. Znaczy, początki mojego YouTube'a to... Ja, ja nie będę ukrywał, że kiedyś wydawało mi się, że YouTube to jest tylko muzyka i że wchodzę tam, żeby posłuchać muzyki i jakby to jest główny temat. Potem dopiero zdałem sobie sprawę, że rzeczywiście tam jest troszeczkę innej, innej treści. Wiesz, wrzucałem filmy swoich przejazdów, jakby to był główny temat, raczej mało gadałem do kamery, raczej to był zawsze jakiś tam tu jeden przejazd, drugi w ogóle bez rozkminy, trzy minuty, spoko, nie, w ogóle nie, nie jakieś, zero edycji, dobra, niech sobie leci. No i jakoś tam to leciało, jakoś kilka razy się spiąłem, postarałem się złożyć coś bardziej, ale jakby nie, wolałem jeździć na rowerze niż zajmować się tym. I nagle któregoś razu patrzę, kurde, no tam jest 15 tysięcy, 18 tysięcy, 20 tysięcy i mówię sobie, Kurde, no to rośnie, a wrzucam wiesz, dużo na Instagrama, dużo na Facebooka, to są jakby dwoje, moje dwa główne kanały, które widzę, że się rozwijają. Ale ten YouTube to jest tak, wiesz. I nagle zdałem sobie, kurczę, no nagle ten YouTube wystrzelił więcej. To też jest trochę co innego, tak? No bo na Instagrama zrobisz ładne zdjęcie, trochę edytujesz, masz, wrzucasz posta i on już jakby jest. Tak, no a ten YouTube zajmuje troszeczkę więcej czasu. Dlaczego zacząłem to robić? Wiesz. No, wszystko zmierza w stronę filmów, jakby wideo. To jest yy, niestety przyszłość. Ludzie są coraz bardziej leniwi. Nie chcą czytać, nie chcą. E, jakby chcą oglądać. To jest główny temat, który gdzieś tam, e, gdzieś tam rośnie. Jakby ja to stwierdziłem, tak. Po pierwsze, że. Zacząłem się zastanawiać, co ja tam chcę tworzyć. Z jednej strony, chcę przekazywać trochę swojej wiedzy, z drugiej strony, dalej jest to temat gdzieś tam lokowania moich partnerów, więc jakby jedno, drugie się, jedno z drugim się wiąże. Ale z trzeciej strony jest to fajne miejsce, w którym rzeczywiście dużo osób mnie pisze, tak jak się, ty się zapytałeś, jak wygląda ze mną szkolenie, jak się nauczyć skakać, jak poprawić elementy. I po prostu stwierdziłem, kurczę, no nagram o tym odcinek, żeby jeżeli ktoś do mnie napisze, to ja mu Odsyłam z jednej strony mam swój kalendarz dostępności, iż online, online można się zapisać do mnie na szkolenie, a z drugiej strony od razu wyrzucam link do tego, jak wygląda przykładowe szkolenie, co będziemy mm. robili. I jakby takim sposobem już mamy załatwione dwie rzeczy. Też doszły te podcasty, które zaczęliśmy robić z Mateuszem, i no jakby staramy się. Z jednej strony, podcasty są zajawą: po prostu robienia czegoś fajnego. Swoją drogą liczę, że w przyszłym tygodniu podcast z tobą wystartuje. Ojej. <laughs> e i, I tak naprawdę, no wiesz, no, to jest realizowanie coraz fajniejszych rzeczy, pokazywanie coraz fajniejszych projektów, uczenie się tego, bo ja nie ukrywam, że swojego czasu miałem mega dużą zajawkę na montowanie, jakby jarało mnie, to nigdy nie do końca umiałem. Fajne, tworzenie generalnie jest tak, bo to, to jest od, nie wiem, czy to mi się, się wzięło od rowerów, czy wcześniej, czy od budowania klocków za dzieciaka, ale jedziesz na rower, coś tworzysz. Teorii, nie? ja na przykład byłem tak zajarany rowerami, że jeździłem cały dzień, nagrywałem siebie, kolegów, tak dalej, wracałem i chciałem zostać jakby w tej adrenalinie rowerowej w domu po godzinach. No to sobie montowałem film, oglądałem filmy i po prostu cały czas byłem nakręcony przez 24 godziny. U mnie wyglądało to tak, że beznadziejnie filmuję. W sensie bardzo słabo to robię, staram się, by mam w głowie pomysł, ale potem jak biorę kamerę to jest coraz lepiej, ale kiedyś było słabo. Więc jakby gdzieś mój zmysł tworzenia, jakby wiedziałem, co mam zrobić z tym obrazkiem, więc jak się trochę nauczyłem powiedzmy, edycji, to byłem w stanie uratować w jakiś tam sposób, ale dalej filmowanie mi nie leżało. Ale potem zdałem sobie sprawę, że montowanie jest super, ale jak masz się zamknąć na ileś czasu i siedzieć przed komputerem, to trwa, 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 no. trwa, 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 to nagle zdałem sobie sprawę, że no lepiej jednak skupić się na tych rzeczach, w których jesteś dobry, czy na szkolić się jeżdżeniu na rowerze. Czy jakimś tam, powiedzmy, nagrywaniu z kamery, czy przez kogoś, i potem znaleźć osoby, z którymi za mogę zacząć działać, żeby one jednak tworzyły dla mnie materiały. No Bo tak jeżeli to... chcę wypuszczać teraz w ogóle film, co tydzień na swój kanał, plus jeszcze co dwa tygodnie podcasty, plus jeszcze teraz realizacje dla Dartmura y, vlogowych rzeczy, plus jeszcze dodatkowo poza moimi vlogami jakieś vlogi czy filmy partnerskie, Plus, jeszcze szkolić, plus, jeszcze ogarniać kazurę, plus, jeszcze milion innych rzeczy. To jak się robi milion rzeczy na, na raz, to się, jest, to się wszystko robi średnio. Więc jakby no trzeba delegować, oddawać rzeczy innym. I no teraz mam tak, że miałem bardzo trzy miesiące, bardzo mega dużo szkoleń. No po prostu nie sądziłem, że tyle, ile wrzucę z terminów na, na stronę swoją szkoleniowych Także no dobra, wrzucę tutaj więcej, zobaczymy. I wszystko zajęte. I ja jest tak, że na, nagle. Fajnie, bo dużo pracuję, wiadomo, pieniądze są coraz lepsze z tego, mogę podnosić stawki, no bo wiem, że daję bardzo dużą wiedzę, więc te osoby płacą mi jakby gdzieś tam, uważam, że już takim sensownym. Tak, a się w ogóle, generalnie we wszystkich branżach najlepiej zarabia, no bo to dajesz pełną informację, jak ktoś sam sobie może to robić i już cię nie potrzebuje w którymś momencie. Więc... No, ale to raczej jest tak, że nie potrzebuje, ale jednak Jasne, będzie, no. będzie potrzebował. Ale z drugiej strony. Dalej musisz realizować trening, dalej musisz wyjść dla siebie, dalej masz rodzinę, której poświęcasz czas, a nagle tego czasu brakuje. Plus jeszcze chcesz po prostu zwyczajnie odpocząć i nagle nie wyrabiasz się ze wszystkim. Nie? Więc teraz jest lipiec, ja sobie robię wakacje. Wyrównuję, wyrównuję swoje jakby zaległości, które muszę, tematy, które muszę nadrobić. Szykujemy się na dłuży wyjazd z ekipą do Francji na jakieś dwa tygodnie, żeby dalej nagrywać materiały, ale też pojeździć, więc Napięcie, napięcie. Tak jak wracam od ciebie, wracam do domu, to jeszcze mam zaplanowane tu muszę to złożyć, tu muszę faktury poukładać. Głowa nie, głowa nie, nie, od, nie oddycha po prostu tak no naprawdę. Nie, nie do końca. No ale wiesz, jak jest. Wiem, jak jest. Gdzie ty się widzisz w przyszłości? No bo tak wszystko, tak jak właśnie mówi, że wszystko na siebie zrzucasz, no, może to brzydko dobrze nie zrzucasz, ale dużo na siebie bierzesz, ale gdzieś na przykład widzisz siebie i kolarstwo nasze, takie polskie, rowerowe, wiesz, w przeciągu, wiesz. Masz 30 lat, no za 20 będziesz miał 50. No wiesz co, Myślełeś myślę. tak daleko kiedyś? Tak, tak, tak. Generalnie z jednej strony chciałbym y, mieć jakieś takie swoje miejsce przy domu, czy jakiś taki swój ośrodek, w którym będę dalej jeździł na rowerze, dalej trochę szkolił, bardziej już może zarządzał. Na pewno chcę jeździć jak na rowerze jak najdłużej. Y, no też jak pracuję, staram się gdzieś tam budować kapitał, żeby po prostu mieć podstawy, żeby ciągnąć sobie jakieś tam biznesy dodatkowe w tym wszystkim. Kolarstwo się rozwija i to bardzo widać, że jest coraz więcej osób, które szkolą, coraz więcej osób jeździ, budują się nowe ośrodki. więc Liczę, że pójdzie to w taką stronę jakiejś tam większej strukturyzacji. Nie mówię, że każdy musi należeć do związku i tak dalej, bo zupełnie Będzie nie wiemy, jak z to nartami chodzi. chyba. Ale żeby powiedzmy, były jakieś normy, żeby osoby, które nie umieją jeździć, nie uczyły innych. Bo jakby jeżeli ktoś się źle nauczy jeździć na nartach, to szansa, że sobie zrobisz poważną krzywdę, nie jest bardzo duża na tej sadzie. że Jeżeli to będziesz ktoś technicznie źle robił, to nie będzie problemu. Bo pamiętaj, że no na nartach nie wchodzisz od razu na snowpark. Uczysz jeździć się po stoku tak, i tak. jedziesz po stoku. A tu, jeżeli ktoś się nauczy źle jeździć, masz złą pozycję i nagle stwierdzisz, że lecisz dropa, to lądujesz na głowie i łamiesz kręgosłup nie? I, I to jest jakby gdzieś zupełnie inna perspektywa. Nie? Więc mam nadzieję, że. Jakby osoby, które nie mają doświadczenia albo nie powinny tego robić, nie będą uczyły rzeczy, na przykład jak skakać i tak dalej, tylko będą uczyły jeździć, i, i niech się tego trzymają. Nie? Więc jakby myślę, że, że liczę, że ośrodków będzie coraz więcej, że będzie można jeździć w fajnych miejscach, będą pump traki w każdym mieście, na których i niech będą rowerzyści, rolkarze, niech będą wszyscy, bo niech będzie tyle miejscówek do jazdy, żeby każdy znalazł dla siebie po prostu jakąś przestrzeń. Nie? Piękne. tak 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 gdzieś, tak gdzieś myślę no. zobaczymy jest, jest dużo, dużo dróg których można skorzystać też uczę się odmawiać bo to też jest ważna umiejętność żeby nie iść w każdą stronę bo jak tu masz zajawkowy, masz dwa zajawkowe projekty tak jak rozmawialiśmy przed chwilę masz jakiś tam jedną ważną akcję nagle w tym samym terminie masz drugą ważną akcję tak. no to nie zrobisz dwóch naraz a jeżeli będziesz próbował zrobić to jedna i druga widzi słabo nie? Tak. więc y Trzeba mieć dobrych tak. ludzi wokół siebie, żeby zadania Oj, ładnie tak. rozdzielać i którym można zaufać. To a jest złych, najważniejsze. A złych odsuwać. Niestety. Dokładnie tak. Dziękuję Ci Piotrek za rozmowę. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że jeszcze tu zagościsz, ale to. Chciałem na koniec powiedzieć, że super jest przyjść na gotowe. Tak. Ostatnio to ja wszędzie przychodzę i muszę. to tu, to tu, tu, tu mamy to tu, 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 a tutaj przychodzę, siadam. No, dlatego właśnie fajnie mieć studio, bo wiesz, wszystko jest pod ręką, rozkładasz się i. Daj nam czas. Daj nam czas do Warszawy. No w Warszawie takie studio to. szauf goals everybody want wife everybody wants someone they can call on or hold them at night yeah everybody want baby, but they don't all come to the light yeah they don't know what it's like yeah oh they want is the likes yeah yeah yeah